Jeremy Pomfret zdecydował, że przed kolacją weźmie kąpiel. Peter Barlett dzielił z nim łazienkę, która znajdowała się pomiędzy ich sypialniami. Mężczyzna zrzucił ubranie i szczelnie okrył się szlafrokiem. Pchnął drzwi do łazienki i zamarł. Peter Barlett właśnie znajdował się w środku, czyszcząc paznokcie u stóp z jedną nogą opartą o umywalkę. Był bardzo przystojnym mężczyzną, szczupłym, o ciemnej karnacji, z pochmurną twarzą, jakby wyciętą z okładki jednego z romansów. Jego całe ciało, podobnie jak twarz, były mocno opalone, o czym Jeremy miał właśnie okazję się przekonać, ponieważ jedynym odzieniem kapitana był skąpy ręcznik przypasany wokół bioder. Chodzi o to, wybełkotał przerażony Jeremy, że akurat używa pan mojej szczoteczki do zębów. O, to prawdy, spytał obojętnie Peter. Wyczyść więc ją dobrze. Nie to, żeby miał AIDS albo coś takiego. Czy pan w ogóle zdaje sobie sprawę, co pan wyprawia? Zawołał Jeremy z krzykliwym ze zdenerwowania głosem. Ciągle czepia się pan cudzych rzeczy. Wczoraj wziął pan mój pędzel do golenia, teraz czyści pan swoje brudne paznokcie moją szczoteczką do zębów. Czy nie ma pan swojej? Gdzieś tam jest, mruknął niewyraźnie Peter. Poznał pan już tego pisarza? Nie, zasnąłem, odparł gniewnie Jeremy. Muszę jednak powiedzieć, znam go. Skąd? Spotkałem go w Londynie, zanim wróciłem do wojska. Paskudny mały komuch, przynajmniej wtedy. Jestem pewien, że to była tylko poza, powiedział Jeremy, rzucając się do przodu i chwytając swoją szczoteczkę. Przyjrzał jej się żałośnie, po czym wyrzucił do kosza na śmieci. Tak naprawdę, kontynuował Peter, zdejmując nogę z umywalki, to miejsce pełne jest tych samych znanych twarzy. Jedyną osobą na jutrzejszym przyjęciu, jakiej nie znam, będzie ten miejscowy komisarz. A on tu po co? Będzie z trzech sreber rodowych? Nie, Priscilla zaprosiła go jako gościa honorowego. Henry powiedział o tym państwu Halbotton Smythe zaraz po tym głośnym powitaniu, jakie mu zgotowali. A Halbotton Smythe całkiem się wściekł. Wysłał zaraz jedną pokojówkę z bilecikiem do komisarza, żeby jutro nie przychodził. Potem wściekła się Priscilla i zwyzywała ojca od snobów, na co włączyła się jej matka i tak wrzeszczeli na siebie, kiedy ich widziałem po raz ostatni. Ale jak znam Priscillę, to i tak postawi na swoim. Zatrzymuję się tu pierwszy raz, powiedział Jeremy. Ciągle ubolewa nad utratą szczoteczki do zębów, ale nigdy nie był na tyle asertywny, żeby skutecznie zabiegać o swoje prawa. I będzie to ostatni raz. Nigdy wcześniej nie spałem w takim zimnym miejscu. Jak tylko upoluję kilka ptaków, już mnie tu nie ma, dodał. Może pan jednak nie wygrać, zauważył Peter, opierając swoje masywne ramiona o ścianę łazienki. Jeremy wzruszył ramionami. Przesuń się pan, jeśli już pan skończył. Proszę mi dać się wykąpać. Się robi, odpowiedział kapitan, otwierając drzwi prowadzące do jego sypialni. Jeremy odetchnął i podszedł do wanny. Szary pierścień brudu odznaczał się wyraźnie na białej porcelanie. Brudas, mruknął wściekły Jeremy. Obrzydliwy brudas, skończony łajdak. Słysząc pukanie do drzwi, Priscilla odłożyła szczotkę do włosów i poszła otworzyć. Za drzwiami stał Henry, uśmiechając się przepraszająco. Wybacz, kochanie, powiedział, biorąc ją w ramiona. Kolejny raz zauważył z irytacją, że jest ona kilka centymetrów od niego wyższa. Priscilla delikatnie uwolniła się z uścisku i wróciła do toaletki. To było dość nieprzyjemne, powiedziała. Musiałeś się mówić, że zaprosiłam Hamisza, jak tylko otworzyliśmy drzwi? Mówiłam ci, że to im się nie spodoba. Tak, ale jeszcze nie raczyłaś mi wytłumaczyć, dlaczego tak koniecznie musiałaś zapraszać tego glinę. Lubię go, to wszystko, odparła gniewnie Priscilla. Jest porządnym człowiekiem, w przeciwieństwie do większości przebywających gości. Jessica Willers i Diana Bryce nigdy mnie nie lubiły. Heldsamlowie są niewyobrażalnie nudni. Jeremy to głupek. Nie wiem za dużo o tym wytwornym kapitanie, ale wydaje się na pierwszy rzut oka, że niezły z niego gagatek i mam wrażenie, że w jego przypadku warto sądzić książkę po okładce. Prunella i Sir Humphrey są kochani, ale to za mało, żeby zrównoważyć towarzystwo całej reszty. Proszę, nie kłóćmy się, Hamisza. Nie przychodzi, koniec, kropka. Nie musisz się ubierać elegancko na kolację. Dzisiaj to nic oficjalnego. Pocałuj mnie, jeśli nie chcesz się kłócić.
Priscilla uśmiechnęła się i odwróciła twarz w jego kierunku. Henry pocałował ją delikatnie, choć wydawało się, że pocałunek sprawia dziewczynę przyjemność, to jej reakcję trudno byłoby zaliczyć do tych najbardziej namiętnych. Jednak to nie namiętność skłoniła Henry'ego do oświadczeń. Priscilla stanowiła idealną przyszłą pannę młodą, on natomiast był zachwycony swoją świeżą sławą, pieniędzmi, które się z nią wiązały, a także nowym wizerunkiem, jakie wykreowała mu prasa. Ulubienie z wyższych sfer. Jak tylko ujrzał Priscillę, od razu wyobraził ją sobie na stopniach ołtarza, obok niego, w pięknej, białej, satynowej sukni, fotografowaną do kroniki towarzyskiej, co z pewnością wpłynie korzystnie na jego wizerunek. Chciałeś mnie o coś zapytać? Spytała Priscilla, kiedy przestał ją całować. Tak, u mnie nie ma najwyraźniej korka do wanny, a pani Halbuton Smythe powiedziała mi, żebym bez potrzeby nie wzywał służby, bo nie ma jej tu za dużo, a ta, co jest, może mieć coś przeciwko bieganiu w tej z powrotem po schodach. Gdzie jest twój pokój? W zachodnim skrzydle, ten z przodu budynku. Ach ten, korek z tej łazienki zginął wieki temu i ciągle zapominam, żeby kupić nowy. Ale to bardzo proste. Ta wanna ma bardzo mały odpływ, wystarczy, że zatkasz go piętą. Nie najwyższy standard życia, muszę przyznać. W tych czasach tak naprawdę nikt nie prowadzi życia na najwyższym poziomie. No, chyba, że ma się zastępy służby z zagranicy. Ale tata uważa, że to podejrzane zatrudniać kogoś z miejscowości położonej bardziej na południe niż Kaleo. Muszę przyznać, że masz dość wysokie wymagania jak ekskomunistę. Nigdy nie byłem członkiem partii komunistycznej. Ale co z twoimi wczesnymi sztukami? Cała ta wojna klasowa... To jedyny sposób, żeby cokolwiek dzisiaj wystawić, powiedział gorzko Henry. Dużym teatrom zależy jedynie na pieniądzach. Tylko małe, lewicowe teatrzyki są skłonne dać szansę komuś nowemu. Nigdy nie powiedziałaś nic na temat kochanej księżnej. Podobało ci się? Tak, odpowiedziała Priscilla, choć sztuka nie podobała jej się wcale. Uważała, że była głupiutka i banalna. Jednak wszyscy jej przyjaciele zachwycali się nią, a Priscilla tak się przyzwyczaiła do tego, że prawie zawsze miała inne zdanie niż oni, że przestała powoli ufać własnym sądom. Dam ci do poczytania kilka lepszych tekstów, kiedy wrócimy do Londynu, powiedział podekscytowany. Spojrzał na nią tkliwie, zachwycając się chłodną urodą jej jasnej karnacji. Kiedy już dostanie tytuł szlachecki, a co do tego nie miał żadnych wątpliwości, Priscilla będzie prezentować się iście królewsko na zdjęcia w gazetach. Schylił się, żeby znów ją pocałować. Chyba czas pójść i wetknąć piętę w odpływ wanny. Mam nadzieję, że twoja mama nie zapomni posadzić nas obok siebie podczas kolacji. Pewnie tak, odparła Priscilla, ale i tak jakoś wytrzymamy. Pani Vera Forbes Grant siedziała na brzegu łóżka. Ubrana była jedynie w różowe francuskie majteczki i przezroczysty biustonosz. Malowała paznokcie u stóp na kolor szkarłatny. Jej mąż siedział przy toaletce, starając się za pomocą elektrycznej lokówki żony lekko podkręcić swoje obfite wąsy. Widać ci odrosty, zauważył przyglądając się wierzchołkowi głowy małżonki odbijającym się w lustrze. Cóż, niestety, muszą takie zostać. Poszłam raz do tutejszej fryzjerki, gdzie dziewczęta były tak zajęte plotkami, że prawie spaliły mi skórę na głowie. Widziałeś już Whiteringa? Nie, odparł Freddy Forbes Grant. Ale widziałam tego łobuza Bartleta. Cholera! Dłoń Wery zadrżała, zawartość buteleczki z lakierem do paznokci chlapnęła na dywan. Było coś kiedyś między wami, prawda? Zainteresował się Freddy. Pomiędzy nami? Oczywiście, że nie. Na miłość boską, podaj mi ten zmywacz i pomóż mi to posprzątać. Peter jest tutaj, powiedziała Diana Bryce, wpadając do pokoju Jessica i zatrzaskując za sobą drzwi. Jessica była właśnie zajęta nakładaniem różu na policzki. Zamarła z pędzelkiem zniesionym przy twarzy. To dość niezręczne dla ciebie, odpowiedziała śmiejąc się nieprzyjemnie. Biedna, biedna Jessica, zaćwierkała Diana. Będziesz nadal upierać się przy tej bajeczce, że niby Peter mnie rzucił, kiedy wszyscy wiedzą, że to ja rzuciłam jego. Ale ty byłaś nim zawsze tak zauroczona biedactwo, że nie potrafisz sobie wyobrazić, że ktoś mógłby go nie chcieć. Cóż, ja rzuciłam go, zanim jeszcze zaręczył się z tobą, co ewidentnie było odwetem za nasze rozstanie, odpowiedziała bez tchu Jessica. Diana rzuciła przyjaciółce zjadliwe spojrzenie. Naprawdę? Cóż, muszę więc porozmawiać z nim na ten temat. A ja muszę w takim razie pogadać z nim na temat tego, jak go rzuciłaś. Obie dziewczyny zmierzyły się wzrokiem, po czym Diana zaśmiała się lekko.
Co za bzdury. Po co w ogóle mamy sobie nim zawracać głowę? Myślałam, że przyjechałyśmy, żeby zobaczyć tego pisarza. Tak, powiedziała powoli Jessica. Prawie zapomniałam. Henry Whitering rozkoszował się kolacją podwójnie. Jedzenie było wyśmienite, a jadalnia urządzona z wielkopańskim rozmachem, obwieszona średniowiecznymi tkaninami wykonanymi 20 lat temu w Birmingham, kiedy to pułkownik Halberton Smythe je nabył, postanawiając na własną rękę zająć się dekoracją domostwa. Wszystko wyglądało jak dekoracja teatralna. Co prawda państwo Halberton Smythe nie zatrudniali lokaja, ale wystarczająca liczba szkockich pokojówek krzątała się wokół, serwując wędzonego łososia i pieczoną dziczyznę. Był i prawdziwy angielski kamerdyner nalewający wino. Lady Helmsdale, siedząca po prawej stronie Henry'ego, ani razu nie spojrzała na kapitana Bartletta. Henry'emu trochę żal było Priscilli, która siedziała naprzeciwko razem z lordem Helmsdalem po jednej stronie i starym Sir Humphreyem po drugiej. Henry na początku nieufnie przyglądał się przystojnemu kapitanowi, wiedząc co nieco o jego przygodach z kobietami, ale Priscilla nie wykazywała najmniejszego nim zainteresowania. Jessica i Diana natomiast odpowiednio się przypochlebiając okazywały Henry'emu należyty zachwyt. Żegnajcie, lata niesławy i odrzucenia. Henry był tak radośnie zajęty przyjmowaniem niezliczonej ilości komplementów sypiące się jowialnie z ust Lady Helmsdale, że praktycznie nie rejestrował jakiejkolwiek innej rozmowy toczącej się przy stole. Pani Halberton Smythe, nieco wyblakła już blondynka, była kobietą o szybkich, a zarazem powściągliwych ruchach. Zdominowana przez swojego męża, rzadko kiedy wygłasza jakąkolwiek opinię na jakikolwiek temat. Pozwoliłaby nawet córce zaprosić tego pożałowania godnego komisarza, gdyby jej mąż się tak gwałtownie temu nie sprzeciwił. Trzeba jednak oddać honor pani Halberton Smythe, że nigdy nie słuchała i nie wierzyła plotkom. Z tego też powodu postanowiła posadzić kapitana Petera Bartletta pomiędzy Jessicą a Dianą. Ta pierwsza postanowiła ignorować kapitana, rozmawiając z siedzącym po jej drugiej stronie Jeremy, podczas gdy Diana patrzyła ponuro przed siebie, grzebiąc w talerzu i zastanawiając się, co takiego zajmującego mógł znaleźć Henry Whitering w Lady Helmsdale. Kapitan, który bynajmniej nie zmniejszał tempa spożywanych trunków, spojrzał na swoje sąsiadki, po czym oznajmił. Cóż, muszę zauważyć, że te dwie panienki stanowią raczej drętwe towarzystwo podczas kolacji. Jessica parsknęła jak koń i odwróciła się z powrotem do swojego rozmówcy. Diana zdecydowała, że zignoruje tę uwagę. Siedząca naprzeciwko kapitana Vera Forbes Grant pochyliła się natomiast w jego kierunku. – Ja pana zabawię, drogi kapitanie – powiedziała swoim niskim, głębokim głosem. – Jeśli nie uważa pan, że to niegrzecznie rozmawiać przez stół. – Uważam, podobnie jak pani – wybełkotał kapitan – że zasady są tylko po to, żeby je łamać. Och, Peter, zaśmiała się nerwowo Vera. Zachowujesz się jak dzieciak, próbując szokować towarzystwo. Myślisz, że uda ci się wygrać zakład i upolować jutro pierwszą zwierzynę? Plotki o zakładzie już się rozeszły. Kto wie, odparł Peter. Te cholerne ptaki padają jak muchy. To komuniści knują, żeby zniszczyć nasze łowiectwo. Co na Boga mają komuniści wspólnego z polowaniem? Spytała Vera. Mówię ci, odrzekł kapitan, pochylając się naprzód i rozgniatając łokciem kawałek zapiekanego kalafiora. Kwaśny deszcz. Kwaśny deszcz? Tak. Zamrażają to, ładują do samolotu, a potem przelatują nad naszymi wrzosowiskami, zrzucają kawałki zamrożonego kwaśnego deszczu prosto na głuszce. Ach, rozumiem. Ogłuszają głuszce na śmierć. Vera nie mogła ukryć kpiny w swoim głosie. Wiesz, Vero, powiedział kapitan, podnosząc głos i przekrzykując Lady Helmsdale, żeby wszyscy wiadali mogli go usłyszeć. Jesteś tylko głupiutką blondynką. Albo raczej byłabyś, gdyby zrobiła sobie włosy. Nigdy jeszcze nie widziałam tak ciemnych odrostów. Możesz się obyć bez podobnych wycieczek osobistych? Syknęła Vera. O co chodzi? Wtrącił się ostro jej mąż Freddy. Peter za dużo wypił, to wszystko. Szepnęła. Zignoruj go. Ale uwaga Petera zwrócona już była w zupełnie innym kierunku. Zamknij się, Agato! Krzyknął nagle do Lady Helmsdale. Własnych myśli nie słychać. Nic dziwnego! Odkrzyknęła Lady Helmsdale. Najpierw musiałbyś cokolwiek pomyśleć. Nagle nieoczekiwanie, przechodząc od wściekłości do rozbawienia, kapitan puścił do Lady Helmsdale oko, po czym zwrócił się w stronę Diany. Naprawdę nieźle dziś wyglądasz, powiedział.
Podoba mi się ta mała czarna kiecka, pasuje do ciebie. Priscilla miała okazję poznać Petera Bartletta już wcześniej, nigdy jednak nie spędziła w jego towarzystwie więcej niż kilka minut. Z rozbawieniem przyglądała się, jak szybko i łatwo kapitan przemienił się z odpychającego grubianina w czarującego mężczyznę. Diana właśnie już zaczynała chichotać i czerwienić się. Peter powiedział też coś do Wery, która najpierw zamarła, a potem uśmiechnęła się wdzięcznie. Potem zwrócił się do Jessica, szepcząc jej do ucha tak długo, aż kamienny wyraz twarzy dziewczyny zamienił się w podekscytowany uśmiech. Priscilla spojrzała w stronę Henry'ego, który właśnie zaśmiewał się głośno z czegoś, co powiedziała Lady Helmsdale. Naprawdę, prawdziwy z niego ulubieniec towarzystwa, pomyślała Priscilla. Mama i tata są tacy zachwyceni. Dobrze jest wreszcie podjąć właściwą decyzję. Biedny Hamish. Mam nadzieję, że nie poczuł się bardzo urażony. W tym właśnie momencie Hamish wylegiwał się w ogrodzie przed swoim posterunkiem, rozkoszując się wieczorną ciszą. U jego stóp spał śliniący się jak zawsze Towser, jego ulubiony kundelek. Za Hamishem z tyłu posterunku policji rozlegało się żałosne gdakanie kur. Jedynym jego zmartwieniem było znalezienie odpowiedniej marynarki na przyjęcie. Szybko otrząsnął się z szoku, jaki wywołała w nim wiadomość o zaręczynach Priscilli. Hamish już dawno nauczył się, że najlepszym sposobem na radzenie sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami, na które nic nie można poradzić, było spychanie w jak najgłębsze zakamarki świadomości, aż do momentu, kiedy jednak można było coś z nimi zrobić. Nie wiedział, że państwo Halperton-Smythe wysłali mu list, w którym odwoływali zaproszenie. Jessie, ich rozkojarzona służąca, spotykała się z Jordiem, synem piekarza, na którego natknęła się kilka metrów przed posterunkiem policji. W efekcie tego spotkania całkowicie zapomniała, jaki był dodatkowy powód jej wizyty w miasteczku. Pani Wilson, gosposia, poprosiła ją, żeby kupiła paczkę płatków mydlanych i Jessie pamiętała tylko o tym zadaniu. Jeszcze przez następne dwa dni nosiła w kieszonce swojego fartucha zmięty i niedostarczony list. Uczestnicy przyjęcia z wyjątkiem gościa honorowego Henry'ego Whiteringa oraz jego narzeczonej Priscilli sprawali wrażenie dość zmęczonych, kiedy zgromadzili się następnego wieczoru przy szwedzkim stole w zamkowej jadalni. Jeremy Pomfret z podkrążonymi oczami wyglądał jak cherubinek po dość hulaszczej nocy. Pokój jego i Petera był kiedyś jednym trójkątnym pomieszczeniem, teraz przedzielonym na dwa za pomocą cienkiej ścianki działowej, a łazienka została zainstalowana po środku, przecinając wierzchołek trójkąta. Sen Jeremiego był regularnie przerywany całonocnymi miłosnymi igraszkami, których odgłosy dobiegały z pokoju Petera. Dźwięki te wyraźnie wskazywały też na to, że szarmancki kapitan zabawiał tej nocy więcej niż jedną damę. Początki głębokiej nienawiści do Petera zaczęły powoli kiełkować w staroświeckim i porywczym sercu Jeremiego. Uczucie to rozgorzało w pełni, kiedy przed kolacją Jeremy postanowił pójść do łazienki, żeby się odświeżyć. Mokre ręczniki walały się tam na podłodze, a krótkie czarne włosy w wannie wyraźnie wskazywały, że kapitan golił się podczas kąpieli. Obrzydliwa fleja! Ściekał się Jeremy, spoglądając na stojącego w drugim kącie sali kapitana. Szczupłego, starannie ubranego w towarzystwie Wery, Jessica i Diany, wdzięczących się do niego. Jak jakakolwiek kobieta w ogóle może znosić jego towarzystwo? Pomyślał Jeremy. Jutro zaczyna się Wielka Dwunastka, a Peter nie powiedział jeszcze, o której zamierza wyruszyć na polowanie. Jeremy nie mógł nawet spytać służby, bo skoro miało być tylko ich dwóch, to nieprzewidziane ładowaczy, naganiacze, ani nawet psów gończych. Jeremy nie był w swoich uczuciach odosobniony. Lord i Lady Helmsdale także spodziewali się po kapitanie najgorszego. Oboje nosili w łóżku piżamy i wspólnie odkryli, że zeszłej nocy ktoś wylał na nie klej w okolicach kroku. Spędzili wieki starając się usunąć plamy w kompromitujących miejscach. Winą za całe zajście obarczali właśnie Petera. Sir Humphrey siedział obojętnie w rogu. Nigdy nie sypiał za dobrze. Zaś Prunella Smythe z podniecenia nie mogła zasnąć przez większą część nocy. Fredego Forbesa Granta zbudziła około drugiej żona, która stwierdziła, że musi pójść do kuchni po szklankę mleka. Godzinę później jeszcze jej nie było, więc zaniepokojony Freddy zaczął jej bezskutecznie szukać. Kiedy zrezygnowany postanowił wreszcie wrócić do sypialni, zastał tam Werę leżącą w łóżku i pogrążoną w głębokim śnie. Zastanawiał się, co też ona robiła podczas swej nieobecności i myśli te sprawiały, że nie mógł zasnąć aż do świtu, co wprawiło go w nie najlepszy nastrój.
Pułkownik i pani Halberton Smythe siedzieli do późna, debatując, czy ich córka naprawdę zamierza poślubić tak znakomitą partię, czy też może się rozmyślić. Tak długo opierała się ich najlepszym staraniom, odrzucając po kolei co ciekawszych kawalerów, iż trudno było im uwierzyć, że wreszcie uda się ją zaprowadzić na ślubny kobierzec. Planowali również powiedzieć kapitanowi, żeby wyjechał zaraz po rozstrzygnięciu zakładu, ale tak obawiali się wybuchowego charakteru Bartleta, że próbowali zrzucić ten obowiązek na siebie wzajemnie. Nigdy jeszcze nie gościli pod swoim dachem, go więc nie zdawali sobie do tej pory sprawy z prawdziwej porywczości kapitana. W końcu postanowili posłużyć się starym i sprawdzonym fortelem na pozbycie się niechcianego gościa, a mianowicie umieścić przy jego łóżku rozkład jazdy pociągów z najwcześniejszym i najszybszym połączeniem podkreślonym na czerwono oraz poinstruować kamerdynera, aby zawczasu spakował walizkę kapitana i postawił ją w holu. Co było powodem podkrążonych oczu Jessica i Diany, wiedziały jedynie one same. Dziewczyny rzucały sobie ukradkiem spojrzenia pełne triumfu, by za chwilę odwrócić się od siebie, zastanawiając, co właściwie jest powodem radości przyjaciółki. Na przyjęciu pojawiły się także lokalne osobistości, teraz skupione wokół Henry'ego, prosząc go o autograf i zaśmiewając się z każdego jego żartu. Priscilla była dumna z narzeczonego. Był taki uprzejmy, taki miły i odprężony, że wszystkie jej wcześniejsze obawy związane z jej zaręczynami pierzchły. W ciągu dnia pojawił się w noszonym z gracją codziennym stroju. Teraz zaś był ubrany w pięknie skrojoną wieczorową marynarkę, a jedyną pozostałość po jego dawnej przynależności do londyńskiej cyganerii stanowiła koszula z żabotem w różowe prążki. Nagle Priscilla spojrzała w drugi koniec jadalni, jedynego dużego pomieszczenia w zamku, które z tego powodu używane było do wydawania przyjęć. Jej oczom ukazała się scena przybycia w pełni chwały posterunkowego Macbetha. Priscilla zdusiła w sobie krzyk rozpaczy i pospieszyła w jego kierunku. – Hamisz! – syknęła. – Skąd wytrzasnąłeś ten przeraźliwy garnitur? – Jest trochę przymały – przyznał smutno Hamisz, spoglądając w dół na swoją długą postać. – Ale Archie to jedyny kelner z hotelu Lodiub, który akurat dziś ma wolne. Garnitur zwisał luźno, rękawy sięgały jedynie połowy przedramienia, zaś nogawki odkrywały znaczną część wełnianych skarpet policjanta. – Chodź ze mną szybko! – pospieszyła go Priscilla. Wujek Harry często zostawia tutaj swoje ubrania, a on jest wysoki i szczupły. Mama już się na nas patrzy. Wujek Harry, czyli Paul Halberton, był bratem Mary Halberton Smythe, archeologiem, który zwykł podróżować często i daleko, mając przy sobie niewielki bagaż, zawierający jedynie najpotrzebniejszą garderobę. Podczas wizyt w zamku Tommel zawsze zostawiał tu większą część swoich ubrań. Państwo Halberton Smythe postanowili po ślubie połączyć swoje nazwiska. Priscilla wprowadziła Hamisza z sali, zanim znaleźli się w zasięgu jej matki. Na górze, w małym pokoju przypominającym celę, Priscilla pospiesznie przetrząsała zawartość garderoby wujka Harry'ego, aż znalazła odpowiednią wieczorową marynarkę i pasujące do niej spodnie. Włóż to natychmiast, Hamisz, powiedziała. Możesz oddać jutro. Zapakuję rzeczy Archiego i zostawiam paczkę w holu, zabierzesz ją przy wyjściu. – Nie dostałeś wiadomości od moich rodziców, żebyś jednak nie przychodził? – Nie – odpowiedział Hamisz, zdejmując marynarkę i spodnie od stroju kelnera. – Poczułbym się bardzo urażony. W tej sytuacji chyba powinienem iść do domu. Priscilla toczyła właśnie wewnętrzną walkę ze swoim sumieniem. Rodzice będą wściekli, ale Hamisz wyglądał tak smutno i pewnie nie miał za dużo rozrywek, wyłączając może od czasu do czasu jakieś z lokalnymi dziewczynami. Wysyłał jednak każdego odłożonego pensa swoim rodzicom i całemu zastępowi braci i sióstr mieszkających na wschodzie Szkocji, więc była pewna, że przez to odżywiał się zbyt skromnie. Drzwi się otworzyły i do pokoju wszedł Jenkins, angielski kamerdyner państwa Halberton Smythów. Akurat w chwili, gdy Hamisz właśnie zamierzał włożyć spodnie wujka Harry'ego. – Nie wiesz, że się puka? – warknęła Priscilla. – Dobry służący nigdy nie puka – odrzekł Jenkins, a jego wyłupiaste oczy z oburzenia wychodziły całkiem z orbit. – A co panienka wyprawia tutaj z posterunkowym? I to do tego bez spodni, jeśli można spytać? – Nie bądź idiotą, Jenkins – odpowiedziała Priscilla. – Widziałeś, jak pan Macbeth wchodził. Nie mógł przecież zostać w tamtym stroju na przyjęciu, więc pożyczam ubranie wujka Harry'ego. A co ty tu robisz? – Pani Halberton Smythe wysłała mnie, abym panienki poszukał. Jedna z pokojówek widziała, że uda się panienka w tę stronę.
Priscilla zagryzła wargi. Nie przyszło jej nawet do głowy, żeby odwrócić wzrok, kiedy Hamish zmieniał spodnie. Była przyzwyczajona do tego, że żaden Szkot, pomimo iż dość pruderyjny pod wieloma względami, nie miał problemów z ukazaniem się w niekompletnym stroju. Ale Jenkins nie był Szkotem. Jeśli będzie próbowała przekonać go, żeby nie wspominał matce o scenie, której był świadkiem, wówczas mogłoby to zacząć wyglądać podejrzanie. W porządku, Jenkins, powiedziała Priscilla, możesz odejść. I co mam powiedzieć pani Halberton Smythe? Spytał Jenkins oczyma błyszczącymi złośliwie. Nie chodziło o to, że nie lubił Priscilli. Był po prostu strasznym snobem, przekonanym, że Hamish nie miał prawa przebywać w zamku Tomel jako gość. I ci powiedz, powiedział Hamish, którego szkocki akcent stał się jeszcze bardziej wyrazisty, kiedy policjant był wzburzony lub poirytowany, że panienka Halberton Smythe będzie na dole za chwilę. A jeśli dodasz coś jeszcze, stary capie, dowiem się o tym i cię dorwę. Jenkins rzucił mi wściekłe spojrzenie. Obrócił się, trzymając ręce przed sobą, jakby niósł tacę, a następnie wyszedł z godnością na sztywnych nogach. Wygląda jak lokaj z jakiegoś filmu, powiedział Hamish. Pewnie jak czuje, że traci manierę albo akcent, to wskakuje do pierwszego lepszego autobusu do Strayben i pędzi do kina zobaczyć jakikolwiek stary film. Nie miej pretensji do starego Jenkinsa, odparła smutno Priscilla. To musiało wyglądać trochę jak miłosna schadzka. No i jak? Spytał Hamish niecierpliwie, wygładzając klapy marynarki od wieczorowego garnituru wujka Harego. Wspaniale, odpowiedziała Priscilla, myśląc przy okazji, jaka różnica zaszła w wyglądzie Hamisha, tylko dzięki dobrze skrojonemu ubraniu. Był naprawdę dość przystojnym mężczyzną, ze swoimi rudymi włosami, jasnymi orzechowymi oczami, zwłaszcza jak nie miał na sobie tego, pożal się Boże, stroju kelnera. Zabawnie byłoby się nim zająć. Priscilla wzdrygnęła się i odepchnęła natrętne myśli. Cóż, jeśli jesteś gotowy, możemy już iść, dodała. Jesteś pewna, że jest w porządku? Spytał Hamish z wahaniem. Tak, idziesz na bal, powiedziała Priscilla z uśmiechem. Hamish podszedł bliżej, nieśmiało spojrzał na nią z góry. Wyglądasz dziś cholernie dobrze, Priscilla. Dziewczyna zawsze ubierała się na swój sposób, nie zwracając szczególnej uwagi na to, co akurat było modne. Teraz miała na sobie zieloną szyfonową bluzkę z trójkątnym dekoltem otoczonym małym żabotem i czarną wieczorową spódnicę. Jej jasne włosy opadały delikatnie falą, sięgając ramion. Jedyną biżuterią był szmaragdowo-diamentowy pierścionek zaręczynowy, który Henry kupił jej w Abstray. Spojrzała Hamishowi w oczy i w tym momencie poczuła się bardzo nieswoje. A do tej pory Priscilla zawsze była swobodna w towarzystwie policjanta.